Cześć moi drodzy, jak i kiedy posadzić czosnek o zimy? My już posadziliśmy, ale jeszcze jeden Wam zostawiliśmy na prezentację. I co najważniejsze, kiedy sadzimy? No to jest termin, macie listopad, tak mniej więcej do połowy listopada. A najlepiej obserwujcie pogodę, prognozy pogody, żeby nie było większych mrozów. To cały czas jeszcze taki czosneczek możecie przez listopad sadzić. No i jak sadzić, to zobaczcie. Najpierw wybieramy takie największe ząbki czosnku, tak? Z całego czosnku wybieracie takie ząbki dorodne. Bezpośrednio przed sadzeniem. Bezpośrednio przed sadzeniem, żeby tego nie zrobić wcześniej. Po prostu to jest niekorzystne. I po prostu maczacie, zaprawiacie taki czosnek właśnie w zaprawie. U nas w tym przypadku jest to popiół. Drzewny. Po prostu drzewny popiół, tak? I sadzimy. Sadzimy na głębokości mniej więcej 7-8 cm. Także głębiej niż to sadzenie wiosenne. Chodzi o to, żeby ten czosnek tutaj nie zmarzł i nie... Po prostu miał wilgoć i nie zmarzł. Także na tej wysokości sadzicie czosnek. Odstępy między sadzeniami będą około 10 cm. Nie apteka, ja zawsze powtarzam, wyobraźcie sobie, że mniej więcej takiej wielkości Wam, czego Wam serdecznie życzę, największy, to już będzie taki, więc żeby ten odstęp zachować. I tak wychodzi mniej więcej 10 cm, tak? Między rządkami mniej więcej 30 cm, 25. Też nie apteka, ale te 30 cm zalecam, żeby zostawić między rzędami odstępu. Tak, żeby po prostu te czosnki też na siebie nie nachodziły korzenie i ładnie się Wam rozrastały. Możecie kilka ząbków między truskawki posadzić, to bardzo dobrze robi, bo taki czosnek odstrasza różnego rodzaju insekty, nicienie. I to zaprawienie też miało na celu to, żeby takie drobnoustroje odstraszyć i zapewnić Waszym czosnkom na start dobry nawóz, bo tu jest masa z tego węglowego popiołu, masa jest mikroelementów. Także Ania, jeszcze co tam powiesz? Jaka to odmiana była sadzona? Nie ornak. Arkus. Arkus, o super. Także też dobra odmiana czosnków na takie zimowe sadzenie. Będziemy jeszcze potem sadzili, zobaczcie, cebulę o zimą, ale to już może na następnym filmiku, może w innym razem Wam pokażemy. Bardzo podobnie się robi, więc nie wiem, czy jest sens nagrywania odrębnego filmiku, więc po prostu bardzo podobne procedury. Ziemia, pamiętajcie, że musi być przygotowana, tu nie sadzimy do byle czego, bo czosnki są bardzo wymagające, jeśli chodzi o podłoże, także my to zaprawiliśmy tutaj obornikiem granulowanym tą glebę, a wcześniej też około dwóch miesięcy temu, tak, może półtora miesiąca, posadziliśmy przedplon w postaci tutaj, co była Ania? Gorczyca, tak? Gorczyca. Także gorczycę, zobaczcie, ja już przekopałem około 2 tygodnie temu, ona troszkę przeleżała. Mamy świetnie przygotowaną podłoże, bo jak będzie gorsze podłoże, to jest najważniejsze. Będą po prostu małe czosnki. A chodzi o to, żeby te czosnki były ładne, okazałe. Nie takie jak z marketu chińskie, tylko polskie, piękne czosnki własnej produkcji, które nam będą świetnie smakować i po prostu będą zamiast różnych antybiotyków dla nas te zdrowie budować aż do końca. Cześć!